Siemanko, witajcie w kolejnym vlogasku. Dzisiejszy odcinek będzie na temat filtrów, a głównie będzie dotyczył filtra powietrza. Jak ktoś nie widział nigdy, to mniej więcej tak wygląda przeciętny filtr powietrza. Ten jest akurat z BMW, z 3-litrowej benzyny. Co można w ogóle powiedzieć na temat tego? Wydaje się to taki banalny temat, prawda? No bo filtry, no to wiadomo, co trzeba robić z filtrami. Je regularnie wymieniać. Ale dzisiejszy film będzie o tym, że pomimo tego, że możemy regularnie wymieniać te filtry, możemy mieć pewne problemy. I będę dzisiaj mówił o tym, jak nasz silnik potrafi się zatrzeć przez to, że mieliśmy problem z filtrem powietrza. Tak się składa, że akurat przyjechało do nas kilka samochodów pod rząd z takim problemem jak przytarty silnik. Nie powiem, że całkowicie zatarty, no bo zatartym silnikiem nazwałbym jednostkę, która się po prostu zatrzymała, została wyłączona z eksploatacji. Do nas przyjechały samochody, które miały już problemy, czyli bardzo duży pobór oleju. Po demontażu jednostki okazało się, że miały uszkodzone cylindry dosyć mocno. Spójrzmy sobie tutaj na ten schemat, w którym narysowałem przebiegi, a raczej obiegi podstawowych czynników krążących w większości samochodów. Schematy te są raczej uniwersalne. Tutaj w przypadku paliwa wzbogaciłem go o diesla. Zobaczmy, jak to wygląda pod kątem filtracji. Zobaczcie, w przypadku oleju silnikowego mamy miskę oleju. Czyli kiedy samochód sobie stoi, ten olej głównie znajduje się w misie olejowej. W momencie, kiedy silnik zaczyna pracować, pompa zasysa ten olej, najczęściej przez smog, który ma za zadanie wyłapać to takie większe kluski, które się znajdują w oleju. No rzadko bywa, żeby były jakieś kluski, chyba że ktoś dawał dużo silikonu przy jakiejś naprawie, takiego, wiecie, tego słynnego czerwonego i latają potem takie farfocle, albo mogą też się porobić takie bryły z nagaru, to wtedy, kiedy nieregularnie zmieniacie olej. Następnie pompa zaciąga ten olej z misy, wpompowuje go do filtra. Filtr olejowy często jest wyposażony w wewnętrzny zawór upustowy lub też, kiedy jest to zwykły wkład i nie ma tego zaworu w filtrze, w obudowie, w magistrali olejowej jest taki zawór bocznikowy. W momencie, kiedy filtr się zapcha, mówiąc brzydko zapcha, przestanie być drożny, przestanie pełnić swoją funkcję, kiedy zmniejszy się jego przepływ, pompa przez zawór bocznikowy pompuje go do magistrali olejowej, gdzie jest smarowane łożyska wału korbowego, ścianki cylindrów, łożyska wałków rozrządu, turbosprężarka, to wszystko jest smarowane tym olejem, który jest przefiltrowany albo nie jest przefiltrowany, bo idzie przez zawór bocznikowy, łańcuch rozrządu, wszystko jest smarowane. Następnie co się dzieje z tym olejem? On z powrotem spływa sobie do miski, gdzieś tam po ściankach skrzyni korbowej, wraca na swoje miejsce, gdzie znowu jest przepompowywany przez filtr i tak w kółko w nieskończoność. Co możemy przez to wszystko zrozumieć? Możemy zrozumieć tyle, że ten filtr, on wielokrotnie przefiltrowuje nam ten olej. Czyli ta ciecz wraca tutaj. To daje nam duże prawdopodobieństwo tego, że jeśli tu byłoby jakieś zanieczyszczenie, to ono jednak w końcu trafi do tego filtra. Nawet jeśli tutaj byłby jakiś problem po drodze, to kiedyś w końcu zatrzyma się w tym filtrze. Chyba że najpierw zatrze nam się silnik. Teraz spójrzmy na obieg czynnika, jakim jest paliwo. Czy to benzyna, czy diesel. Najpierw oczywiście zajeżdżamy na CPN. Napełniamy pysznym paliwkiem nasz zbiornik paliwa. Co się dzieje później? Już na samym początku nasze paliwko
jest filtrowane wstępnie i najczęściej jest to takie sitko w pompie paliwa. Chociaż bywają układy, gdzie pompa paliwa jest zintegrowana z filtrem, który jest tak jakby jednorazowy. W Toyotach i w wielu nowszych samochodach jest już tak robione, gdzie nie mamy po prostu wymiennego filtra, tylko jest zespół pompy z filtrem i to już jest wszystko. W każdym razie w klasycznym przypadku mamy filtr wstępny, czyli jakieś sitko. Następnie mamy pompę, często jest to zwykła elektryczna pompa, która przepompowuje nam przez filtr nasze paliwko. Teraz mówimy o benzynce. Następnie paliwo we wtryskiwaczach albo dostaje się do silnika, czyli jest wtryskiwane, jest praca, jest spalane, albo część tego paliwa przez zawór regulujący ciśnienie wraca z powrotem do zbiornika. Zawsze jest tak, że przez zawór upustowy ucieka część paliwa, ponieważ wydatek pompy jest większy niż zapotrzebowanie. Chyba że mówimy o takich rozwiązaniach, gdzie mamy sterownik pompy, gdzie w pompie mamy specjalny moduł sterujący, to było na przykład w Volvach stosowane, może w nowszych też jest stosowane, gdzie nie ma już regulatora ciśnienia i do wtryskiwaczy prowadzi tylko jeden przewód, tylko jeden wąż z paliwem i wtedy nie ma już tutaj tego powrotu. Także bywają takie układy. Wtedy w samej pompie jest obieg powrotny i wtedy zamiast wracać tędy, ona wraca sobie przefiltrowana tutaj do zbiornika z powrotem. W każdym razie w tym układzie znowu mamy do czynienia z tym, że ciecz jest wielokrotnie filtrowana, więc to ryzyko, tu mamy jakiś filtr wstępny, tu mamy jakiś filtr kolejny, to ryzyko zanieczyszczeń znowu jest dosyć małe, ponieważ w kilku miejscach może zostać usunięte to nasze zanieczyszczenie. Tymczasem w przypadku diesla spójrzcie jak jest. Jest filtr wstępny, czy jakieś sitko w zbiorniku, jest pompa wstępna, może być elektryczna albo zębatkowa. Później jest taki filtr już dokładny, precyzyjny, główny i następnie pompa wysokiego ciśnienia. Także naprawdę w dieslu no to już jest mega przefiltrowane to paliwo i tam naprawdę jest duży nacisk kładziony na to, żeby czysty czynnik dostawał się do wtryskiwaczy i do pompy, bo niestety ten układ na zanieczyszczenia jest szczególnie wrażliwy. W każdym razie w przypadku i oleju, i paliwa, i oleju napędowego mamy przykład tego, że to jest przefiltrowywane wielokrotnie przez nasz filtr. Jak jest w przypadku powietrza? Spójrzmy teraz na przykład powietrza, ponieważ każdy silnik spalinowy musi być zasilany w powietrze, które jest źródłem tlenu potrzebnego do spalania paliwa właśnie. Albo paliwa i trochę oleju, albo trochę dużo oleju w przypadku tych zepsutych samochodów. Zobaczcie, tutaj mamy świat, atmosferę, taki jaki sobie Greta wymarzyła. Niestety, nawet w tym perfekcyjnym, czystym, ekologicznym świecie jest coś takiego jak wiatr, kurz i pył i piasek często unosi się w powietrzu. Piasek, który jest główną przyczyną usterek właśnie, o których dzisiaj będę mówił albo mówię po prostu. Spójrzcie, to brudne powietrze dostaje się w naszym samochodzie od razu do filtra w wyniku zasysania przez silnik tego powietrza, czyli tłok idzie w dół, zaciąga sobie powietrze przez filtr z atmosfery. Powietrze sobie wpada w filtr. Może być tak, że wpada w turbosprężarkę, czyli w stronę zimną turbosprężarki. Następnie sprężone trafia do cylindra, gdzie zostaje spalone. No dobra, tam po drodze jeszcze interkuler może być. Albo jeszcze jedna turbosprężarka, bo tak też bywa. Albo kompresor. Tu całą listę taką można by zrobić w sumie. Następnie całe to powietrze trafia do cylindra, gdzie zostaje najpierw sprężone, ściśnięte. Później zostaje podpalone, a potem jeszcze raz tłok idzie w górę i wypycha je na zewnątrz. Czyżby na zewnątrz? Nie, bo często jest tak, że właśnie znowu wpycha je w turbosprężarkę. Powiem więcej, jeśli mamy diesla, benzynę, w benzynach też są zawory EGR, jeśli mamy układ recyrkulacji spalin, no to część tych spalin, czyli część tego powietrza spalonego wraca znowu tutaj do cylindra. Także potrafi to wrócić tutaj parę razy
przejść przez gorącą stronę turbosprężarki i wtedy co się dzieje z tymi spalinami? Trafiają do DPF-u, katalizatora albo po prostu na zewnątrz. Znowu do naszego perfekcyjnego, utopijnego środowiska zewnętrznego, gdzie jest kurz, piach i brudno ogólnie jest to, nie? Co musimy sobie uzmysłowić tutaj, oglądając te wszystkie schematy blokowe, które ja rysowałem? Zobaczcie, spośród tych czynników tak naprawdę najwięcej to przewala się tego, ponieważ na 1 kg paliwa trzeba spalić ileś tam dużo kilogramów powietrza. Nie pamiętam ile, ale pewnie wrzucam to gdzieś tutaj w opisie. W każdym razie bardzo dużo w porównaniu do paliwa idzie powietrza. Co więcej, tutaj czynniki są wielokrotnie filtrowane, wracają do filtra, a tutaj nie. Tutaj mają tylko jedną szansę. Raz tylko zostają filtrowane i od razu wpadają do silnika, wpadają do turbiny, do cylindra, znowu do turbiny, znowu do cylindra i dopiero wtedy do naszej atmosfery. I na podstawie tego chcę Wam zobrazować, jak ważne jest to, żeby to powietrze było czyste, żeby ten układ dolotowy był szczelny, ponieważ oprócz tego, że tego po prostu dużo wpada, to zostaje tylko raz filtrowane, ma tylko jedną szansę na to i w powietrzu krąży właśnie piasek. Nieważne, czy jeździcie w mieście, czy jeździcie na wsi, w powietrzu cały czas jest piasek. Skąd jest kurz, pył na różnych rzeczach? To jest właśnie piasek, który jest bardzo twardy. Składnikiem piasku głównym jest kwarc, także możecie sobie poczytać na Wikipedii, co to jest kwarc. Kwarc jest dosyć twardą rzeczą, która dużo różnych innych rzeczy rysuje, a szczególnie cylindry i tłoki. To bez problemu. Zapytacie się mnie teraz pewnie, po co te wszystkie tutaj takie dywagacje, Krysie? Po co tutaj tak nawijasz ten makaron na uszy? O tych filtrach jakichś pewnie zaraz zareklamujesz jakąś firmę filtrów. Kupujcie filtry u Krysa, tylko najlepsze ceny i silniki się nie zacierają. Nic bardziej mylnego, cały ten materiał jest tylko, ponieważ zauważyłem, że jest taki problem. Zauważyłem, że jest problem, który występuje, który się powtarza. Na przestrzeni lat, kiedy prowadzę swoją działalność, często się już spotkałem właśnie z problemami, gdzie klient kupił tani filtr. I nie chcę tu demonizować, nie chcę chwalić tutaj jakichś firm, nie będę mówił tutaj, wymieniał żadnych marek, żadnych producentów, tylko chcę Wam zwrócić uwagę, jak kupujecie filtry, to kupujcie filtry dobrych firm. No, nie podam Wam żadnej nazwy, no raczej takie nie najtańsze. Zwracajcie uwagę na budowę tego filtra. I teraz tak, do kogo ja się teraz zwracam, ponieważ większość z Was pewnie serwisuje samochód u kogoś, więc to nie Wy będziecie kupowali te filtry, ale jeśli dajecie samochód do naprawy dla mechanika, no to może być tak, że to on decyduje, co jest zakładane do samochodu. No to jeśli jeździcie do kogoś, kto pakuje Wam części najtańsze z najniższej półki, no to thank you very much. Natomiast jeśli to Wy wymuszacie na mechaniku czy na osobie, która świadczy Wam usługę, pakowanie najtańszych części, no to gratuluję, gratuluję. Generalnie, reasumując, filtry muszą być dobre. Jak można stwierdzić, że filtr jest dobry? Wiecie, tam producenci tych filtrów to bajerują różnymi głupotami, nie będę o tym nawet mówił. Generalnie chodzi o jego budowę, o szczelność tej uszczelki. Sam wkład filtracyjny w większości przypadków jest taki sam, nie ma co tutaj jakichś bajeczek sobie opowiadać. W momencie, kiedy zakładamy filtr do samochodu, no to ten filtr musi pasować. Nie może być tak, że na przykład założyliśmy filtr i kawałek tej uszczelki wystaje nam na zewnątrz, gdzieś z boku. Albo zakładamy filtr i nie możemy zapiąć klamry. No to nie robimy tak, że tą klamrę bierzemy, wielkie kombinerki zaciskamy, idziemy gdzieś sobie wtedy, tylko musi być to założone dobrze, ponieważ jeśli coś nam nie pasuje, to znaczy, że gdzieś będzie jakaś szczelina, gdzieś może powstać jakieś
wyoblenie. Wyoblenie. Nie wiedziałem, że znam takie słowo. I teraz uwaga taka do Was. Jeśli odbieracie samochód po serwisie olejowym, po wymianie filtrów, naprawdę 5 minut Was nie zbawi. Możecie zajrzeć pod maskę, obejrzeć sobie obudowę filtra, popatrzeć się na te wszystkie jakieś tam klamry, czy to jest pozapinane i tak dalej. I nie mówię tego po to, żeby teraz robić jakąś gównoburzę tak zwaną i żebyście szli do tego mechanika i szczeli na niego, ty oszuście, co ty zrobiłeś, zepsułeś mi samochód, zatarłeś mi silnik. Nie o to chodzi. Wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy może popełnić błąd. Nie chodzi o to, żeby kogoś oczerniać, czy siać jakieś tutaj stereotypy negatywne, tylko chodzi o wasze dobro, o dobro waszych silników. Im dłużej to będzie chodzić, niezawodnie, tym wy będziecie bardziej zadowoleni z działania swojego samochodu, ze swojej jednostki, z niezawodności tej jednostki i będziecie szczęśliwi dzięki temu może trochę bardziej. Fajnie by było, żeby takie rzeczy miały wpływ na nasze szczęście, ale na pewno mają wpływ na żywotność naszego samochodu. Dlatego dzisiaj od Chrisa macie taki protip. Zwracajcie uwagę, oprócz samych jakichś tam zapięć czy klamr, można popatrzeć na jakieś przewody. Przewody powietrzne są łączone takimi najczęściej skręcanymi opaskami. Też nie musicie mieć jakiejś super wiedzy, żeby popatrzeć się na taką opaskę, taką palcem tyknąć, zobaczyć, czy nie jest luźna. Jeśli jest luźna, dokręcić ją płaskim śrubokrętem albo siódemką taką nasadkową. Najczęściej jest to siódemeczka taka nasadkowa. To już jest koniec filmiku o filtrach powietrza. Jeszcze przydałoby się wspomnieć dwa słowa na temat filtrów stożkowych, zwanych filtrów sportowych. Niestety zakładacie wszelkiego rodzaju filtry stożkowe, sportowe, etc., etc. na własną odpowiedzialność, ponieważ może być tak, że taki filtr na przykład będzie nieszczelny, będzie nie pasował, gdzieś tam coś przepuści. Każda przeróbka, jaką robicie w swoim samochodzie, robicie na swoją odpowiedzialność. Także kupujcie, jak już kupujecie, jakieś sprawdzone produkty, które będą po prostu szczelne. No bo filtr powietrza, tak jak zauważyliście, jest bardzo ważnym elementem w waszym silniku i wszelka jakaś nieszczelność, czy nawet luźny przewód gdzieś za filtrem, bo tam pamiętajcie, nawet jak macie turbo, to za filtrem nie ma żadnych ciśnień, tam jest tylko ewentualnie podciśnienie. Podciśnienie, które powstaje pod wpływem oporów, które stwarza filtr i wtedy nawet jak wąż macie założony, rurę dolotową macie założoną, ale na przykład nie skręconą albo gdzieś podwiniętą, no to już tamtędy będzie zaciągany kurz, a pod maską nie jest sterylnie. Przecież jak ktoś nie myje samochodu pod maską przez jakiś czas, to patrzcie, ile tam się zbiera różnych zanieczyszczeń. A tak naprawdę to wystarczy jedno ziarnko piasku, które wpadnie, które niefortunnie wpadnie między tłok a cylinder i mamy już tam szlifiernie, mamy już w tym miejscu, już mamy wyorany rów, który będzie się tylko powiększał. Może powstać w tym miejscu spiętrzenie karbu, może nam nawet pęknąć ścianka cylindra. Także takie protipy mam dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że będzie przydatny ten filmik, że zwrócicie szczególniejszą uwagę. Ciekawe słowotwórstwo. Że zwrócicie większą uwagę na to, żeby Wasz dolot powietrza był szczelny, bo to naprawdę niszczy silniki. Sam miałem kilka takich przypadków w ciągu życia i nawet ostatnio kilka pod rząd. Jeśli Wy mieliście podobne doświadczenia, piszcie koniecznie w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Do zobaczyska w innych materiałach. Narka!